konferencji prasowej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Okrąg Zamość, tak. W tej konferencji uczestniczył wiceprezes naszego związku, pan porucznik Andrzej Jaroszyński, pan Marian Nergacz. Także nasi współpracownicy, którzy w ramach tej działalności patriotów angażują się w wspieranie naszego związku, pan Wojciech Adamczyk, który, że tak powiem, będzie do Państwa dyspozycji w kontekście informacji odnośnie projektu realizowanego w kontekście odbudowy, remontu Muzeum Zamojskiego, i pan Łukasz Tatarycz, konsultant do spraw informatycznych, tak, który bardzo szczegółowo na Państwa życzenie przedstawi tą naszą aplikację mobilną na telefony i na smartfony w Androidzie, która jest taką nowością w tej naszej działalności, naszego związku, która jest skierowana do młodych ludzi, która jest skierowana do turystów, którzy odwiedzają Zamojszczyznę, i dzięki tej aplikacji będą mogli przejechać kilkoma trasami, będziemy tą aplikację rozszerzali, żeby zwiedzić nasz teren, a poza tym poznać historię. Ja tylko, jeżeli chodzi o kwestie takie wstępne, jeżeli mógłbym prosić jeszcze o 2 minuty głosu, to chciałbym powiedzieć, że cieszę się bardzo, że decyzja Zarządu Okręgowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jako właściciela muzeum podjęta w lipcu, na mój wniosek, w lipcu ubiegłego roku kończy się w tym momencie efektem wspaniałym. Najbliższy piątek o godzinie 14 otwieramy Muzeum Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej po generalnym remoncie. Muzeum funkcjonowało od lat 70. Było często odwiedzane, ale mamy muzeum wyremontowane wewnątrz, na zewnątrz, mamy konserwację muzealiów, mamy nową wystawę, którą też uruchamiamy z takimi ciekawostkami, nowościami jak sala kinowa w tym muzeum, kiosk multimedialny, nagłośnienie. W związku z tym to muzeum nabiera nowego charakteru i dziękuję bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę, bez sponsorów, bez różnych podmiotów gospodarczych, tak zewnętrznych, dużych, jak i także naszych podmiotów, naszego terenu, bez instytucji okołorządowych, bez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa, bez Wojska Polskiego. Tu mieliśmy wsparcie wielkie 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego 2. Chrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, także 32. Wokół, który ma siedzibę w Zamościu. Po prostu tej pracy byśmy nie wykonali. Myślę, że efekt jest fajny i mówiąc w języku młodzieżowym, i będziemy chcieli, żeby to muzeum, już jest decyzja, mieliśmy decyzję jako zarząd, żeby to muzeum funkcjonowało w bardzo szerokim wymiarze godzinowym z ofertą dla mieszkańców. A poza tym będziemy zapraszali Państwa bodajże 6 października, planujemy oficjalne otwarcie Uniwersytetu Powszechnego. To jest nasz nowy projekt. W tym muzeum, oprócz tej oferty, czyli zwiedzania naszego muzeum, będziemy organizowali w sobotę i niedzielę spotkania z ważnymi, ciekawymi ludźmi, którzy będą nie tylko mówili o historii naszego regionu, ale o przyrodzie, o wielu takich elementach, które rozwijają naszą wiedzę i kreują aktywność społeczną. Także ja jestem bardzo wdzięczny także oczywiście tu obecnym członkom naszego związku, tu obecnym współpracownikom naszego związku za to poparcie tej mojej inicjatywy, bo bez naszej wspólnej pracy na pewno tego efektu nie będzie. Nie byłoby. Ta uroczystość, która jest zaplanowana w sobotę, w piątek, przepraszam, w Mądyżu, będzie z udziałem ministra Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Spodziewamy się innych zacnych gości. Będzie pan profesor Majewski z właśnie z wyżej wymienionego przeze mnie instytutu. Postaramy się jak godną oprawę przygotować w tej części nazwijmy to takiej po nasze sztandarowe. Uznaliśmy tutaj w ramach naszej decyzji związkowej, że to jest dla nas bardzo wielkie wydarzenie, w związku z tym już mamy sygnały z terenu, że przyjadą poczty sztandarowe z maksymalnej ilości kół. Cieszymy się bardzo i będziemy się prezentowali też i z tej strony. Będą odznaczenia, będą podziękowania, będzie przecięcie wstęgi, będzie zwiedzanie obiektu muzealnego. Planujemy też taką inscenizację z udziałem grup rekonstrukcji historycznej, czyli przysięgi Armii Krajowej, później śpiewanie pieśni partyzanckich. Państwo wiecie, nasz związek wydał taki śpiewnik w ramach tego zakończonego niedawno projektu
Festiwal Pieśni Partyzanckich, śpiewnik oddziałów partyzanckich z Zamościzny. Myślę, że zaśpiewamy troszeczkę z tego repertuaru. I cóż mogę powiedzieć, będzie żołnierski poczęstunek, zapraszamy żołnierski także poczęstunek. Myślę, że jeżeli nam dopisze pogoda, wierzymy, że nam dopisze, to będzie wspaniałe święto, a później, jak mówiłem wcześniej, udostępniamy obiekt z pięknymi zbiorami, między innymi z jednym z nielicznych, bodajże dwa w Polsce są kompletne ornaty wojska, ołtarze polowe Wojska Polskiego z Armii Brześniowej, którzy to ołtarz służył tutaj na Zamościźnie. Udostępniamy te zbiory społeczeństwu. Ja bym prosił może teraz jeszcze pana Wojtka Adamczyka, żeby kilka słów o tym projekcie powiedział. W zasadzie te kwestie remontowe to była ciężka praca i szukanie pieniędzy przez nas, przez związek, żeby ten remont wykonać. On był bardzo gruntowny, łącznie z wymianą instalacji elektrycznej i wieloma innymi zadaniami. Natomiast później była ta wystawa, kapitalny remont. I ten projekt, znaczy ta informacja na temat tego projektu, przechodzi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa, gdzie tutaj uzyskaliśmy wsparcie, za co bardzo Ci serdecznie dziękujemy na urządzenie tej nowoczesnej wystawy. Żeby prosić panowie też na najbardziej. Ale dziękując za pomoc i przygotowanie projektu. Dziękuję. Czy pan zabrał się przygotowania projektu? I przyznam się, że jest bardzo mnie to zaobserwowało i było to wspaniałe przeżycie, bo możliwość odkrywania historii, której nie znałem, może być spotkania osób, nie każdy może spotkać, sięgnięcia do takich materiałów źródłowych opisujących historię tutaj naszego terenu. Przyznam się, że jest to jak gdyby kilka takich projektów, które wzajemnie się uzupełniają. Tutaj razem z panem posłem zaczynaliśmy to takie drobne projekty, bo kilkanaście tysięcy, okazuje się, że napęd w miarę jedzenia, że tak powiem, rósł i doszliśmy do przekonania, że jeżeli już podejmujemy zadanie, tutaj nie ukrywam, że może nie tyle doszliśmy do przekonania, co pan poseł jakoś wymógł na nas i skoro już zaczynamy, to zróbmy to raz, a dobrze, zamknijmy temat i zróbmy to muzeum z prawdziwego zdarzenia. Wniosek, który napisaliśmy, dotyczy modernizacji wystawy stałej. Tytuł wystawy Nie zwolni za mężczyznę, walka zbrojna w latach 39-53. Jest tym projektem, który właśnie mam przedstawić to wszystko, co tutaj się działo na terenie Zamojszczyzny. Ogólna wartość projektu to 250 tysięcy złotych, z tego 200 tysięcy to są środki pochodzące z dotacji z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, które jest instytucją pośredniczącą dla Ministerstwa Kultury. No, w pewien sposób staraliśmy się gdyby dopasować tą ofertę muzealną do takich aktualnych trendów. No, praktycznie my tutaj jak gdyby wielkiego wpływu nie mieliśmy na scenariusz, też nasze jakieś takie sugestie były, że tak powiem, wysłuchiwane, ale panie, które zajmowały się projektem aranżacji tej wystawy i ułożeniem scenariusza tej wystawy, główny nacisk położyły na multimedia, więc to, co przemawia, żeby to nie było zwiedzanie typu idę, oglądam w ciszy, w spokoju, tak jak to kiedyś były eksponaty sobie leżą, praktycznie jeżeli po prostu zechce coś powiem. Chodziło o to, żeby stworzyć taką atmosferę, która tymczasem towarzyszyła. Więc żeby to była atmosfera, jeżeli ja wchodzę i spotykam, załóżmy, jestem w sali, której eksponaty mówią coś o bitwie partyzanckiej, żeby było odgłosy tej bitwy, żeby był ten gwar, żeby ten poszum. Z kolei przy ołtarzu polowym, o którym pan poseł wspomniał, to jest wyciszenie, jest poszum lasu. Kolejna duża sala, duża ekspozycja to wysiedlenia. To też wszystkie elementy, które reagują. Ma być dźwięk, ma być światło. Wszystkie rzeczy, które na wszystkie zmysły, no bo wszystko zapachu, chyba by było sprawę. Chociaż może i na tym pomyślimy, że jakiś zapach prochu się nosi w powietrzu. Zostały do tej ekspozycji wkomponowane. Myślę, że w końcowe dzieło będzie, że tak powiem, fajne, a to zobaczymy 28 września w godzinie 14. Ja tylko może dodam dwa zdania do tego, że proszę Państwa, to muzeum, prawdę mówiąc, było po upadkowi, bo tam się brzydko w sumie działo, eksponaty zostały niszczone,
tak przeciekał i mówię, ale to właśnie, jak mówiliśmy tutaj na posiedzeniach niejednokrotnie, wykonywaliśmy decyzję, co z tym zrobić, jak pozyskać pieniądze, żeby to naprawdę arsenał tego, tych zbiorów, to uratować. No udało nam się, proszę Państwa, wielkim szacunkiem tutaj dla Pana Prezesa i do innych osób, które były zaangażowane, Pana Zygmunta Sitka, które naprawdę wspólnymi siłami udało się zrobić i myślę, że ocenicie Państwo 28 o godzinie 14 będzie uroczyste otwarcie do muzeum. Dziękuję bardzo. Czy były pytania, czy przejdziemy do aplikacji mobilnej? To w takim razie, jeżeli chodzi o aplikację, właśnie poproszę Pana Łukasza Detericza, naszego tutaj wspaniałego współpracownika, bardzo zdolnego mieszkańca Zamościa, który czasowo jest poza Zamościem, ale mam nadzieję, że chciałby być tutaj. Tomasz jako bardzo, bardzo, bardzo aktywny i kreujący wielkie wydarzenia młody człowiek, zdolny człowiek. Proszę bardzo, Łukasz, powiedz mi, co w ramach bardzo ciekawych inicjatyw, które Związek tutaj przedstawia, większych i mniejszych, udało się również stworzyć bardzo ciekawego i nowoczesnego. Jaki jest aplikacja na smartfony z systemem Android. Aplikacja sama w sobie pokazuje w sposób nowoczesny trasy historyczne, ukazujące pamięć i historię walk żołnierzy niezłomnych w latach 1939-1953, czyli doskonale wpisuje się w projekty, którego główną osią jest muzeum oraz inne, które są wokoło robione. Aplikacja pozwala na odwiedzenie miejsc historycznych zamieszczyzny za pomocą nawigacji GPS, za pomocą smartfona, którego mamy zawsze przy sobie. Możemy sprawdzić, gdzie dane miejsce historyczne znajduje się na mapie, gdzie znajdujemy się my i podążać śladami na przykład Powstania Zamojskiego, śladami alianckiego środowiska Chorwoda i innych tras, które na ten moment premiery przygotowaliśmy. Teraz jest w tym momencie 5 punktów, około 40, które mamy dokładnie opisanych wraz ze zdjęciami i właśnie lokalizacją, co pozwala na dokładne właśnie podążanie tymi terenami. Aplikacja jest skierowana zarówno dla młodych uczestników poprzez rozmaicenie na przykład elementem rywalizacji, czyli zbieranie punktów w danych miejscach, po czym można odwiedzić muzeum, uzyskać jakieś dodatkowe bonusy, czyli właśnie szkoły, jakieś młodsze osoby mogą spędzić w ten sposób ciekawy czas. Oraz dla osób, które interesują się historią, zarówno z terenu Zamojszczyzny, które chcą zwiedzić ten teren troszeczkę w inny sposób niż zwykle, mając na myśli wypoczynek, tylko przy okazji edukując się na tematy historyczne naszych regionów. Oraz dla osób z innych części Polski, nawet i świata, które chcą odwiedzić nasz region i spojrzeć na to troszeczkę inaczej. Mam tutaj na uwadze właśnie jak najbardziej uczczenie pamięci osób, żołnierzy, bohaterów minionych czasów. A aplikacja w sposób nowoczesny właśnie powinna dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Z naciskiem na to, że chcemy to rozwijać i poszerzać ten materiał, który tutaj mamy opracowany na ten moment. Tych tras jest 5 punktów 40, ale mamy po prostu taki apetyt na to, żeby opracować jak najdoskonalej, jak najszczegółowiej nasz region. Docierając do właśnie najbardziej ukrytych miejsc nawet na naszym terenie. Aplikacja również jest dostępna w przystępnej formie e-booka do pobrania na naszej stronie internetowej akazamość.pl/e-book. Czyli wszystkie materiały, które zawarliśmy w aplikacji, które pozwalają podążać właśnie na żywo w terenie tymi śladami, są dostępne również stacjonarnie na stronie internetowej, gdzie możemy skupić się na samej historii, na przeczytaniu o informacji na temat miejsc tutaj zawartych. Trasy są doskonale zaznaczone, tutaj widzimy na zdjęciach z aplikacji, widzimy dokładnie, gdzie jesteśmy, gdzie mamy podążać, możemy włączyć nawigowanie. Także jest tutaj taka forma jak najbardziej teraz pożądana przez zarówno młodych, jak i starsze osoby, które po prostu włączają teraz nawigację i chcą dotrzeć do danego miejsca, a normalnie by nie dotarły. Główną osią większości tras, jak i całego projektu jest oczywiście Muzeum Armii Krajowej w Łądyżu, o którym tutaj wspomnieli Panowie, ale aplikacja rozszerza na teren całej Zamojszczyzny i całej historii tutaj zawarta. Wszystko tak? Myślę, że tak. Cały projekt opis tego, jak powstawał przez kilka miesięcy, jak to realizowaliśmy, jest informacja na ten temat, są zawarte również na naszej stronie, na kazamość.pl.
klasy. I mogę tylko zaprosić do pobierania aplikacji ze strony Google na telefon Android. Tak jak każdą inną aplikację możemy pobrać, wpisując Zamojskie Drogi do Niepodległości, od razu nam się wyświetli. Zachęcamy do pobierania, do wyrażania swojej opinii, do zgłaszania uwag. To nasza pierwsza wersja, więc jesteśmy otwarci na propozycje, uwagi, na przesyłanie dodatkowych materiałów, uzupełnienia treści, uzupełnianie zdjęć i tak dalej. Tak samo będziemy aktualizować wersję elektroniczną e-booka. A czy jest w planach stworzenie wersji na urządzenia e-book? Bardzo bym tego chciał, bo tylko właśnie stworzenie tego na Androida ogranicza naszych odbiorców troszeczkę. Chociaż jest to jeszcze w Polsce nadal popularniejszy system niż iOS, ale bardzo byśmy chcieli, tylko tutaj jest kwestia po prostu pozyskania środków. Jeżeli ktoś ma taką chęć albo możliwości programistyczne, które by pomogły nam przepisać tę aplikację na iOS-a, to zapraszamy do kontaktu i będziemy rozmawiać. Zapraszamy także do kontaktu, którzy by chcieli współuczestniczyć przy opakowaniu historii naszego regionu, także naszego muzeum. Ja przed chwilą mówiłem, odpowiadając na pytania dziennikarzy, że już mamy zgłaszających się przedsiębiorców, którzy prowadzą na przykład restaurację na naszym terenie, którzy są już, jest jeden już wymieniony w naszej aplikacji, którzy zachęcając do odwiedzenia Roztocza czy naszego muzeum, oferują duże zniżki dla klientów, którzy będą użytkownikami tej aplikacji, czy też tych, którzy odwiedzą muzeum. Prosimy o takie wsparcie, bo nasz związek, Szanowni Państwo, w kontekście propagowania tego historycznego faktu powstania Zamojskiego podnosimy w wypadku to pojęcie. Chcę te nasze elementy naszej pracy upublicznić, w sensie także i nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym, bo przypomnę, że na naszej stronie internetowej jest wersja anglojęzyczna filmu Powstanie Zamojskie, która została przygotowana, filmu, który jeździ po świecie, wygrywa wiele konkursów w krajach anglojęzycznych, przedstawiając naszą historię, ale też proponujemy naszą tutaj pracę poprzez publikację wszystkich książek, bo można przeczytać to dzieło Krykowskiego, które ostatnio wydaliśmy w sprawie z Roztoczeńskim Parkiem Narodowym i Fundacją ze Szczebrzeszyna. Mamy też taką sytuację, że tak Łukasz, będzie też ta aplikacja ustawiona na naszej stronie internetowej. Będziemy też robili poprzez Łukasz, będziemy poprzez Facebooka też robili tak reklamowanie tego naszego produktu, tej aplikacji w stosunku do Ogólnopolski. Tak. Tak samo zresztą samego muzeum na naszym terenie, zachęcając do turystów, żeby odwiedzali Zamojszczyznę, przez to także nasze muzeum. Jeszcze dodając do tej współpracy z różnymi podmiotami, restauracjami, to na razie mamy taką jedną restaurację umieszczoną w aplikacji. Jest ona zaznaczona taką czerwoną ikonką, tutaj może tak troszeczkę słabiej widać, ale na tym środkowym, po prawej stronie. Jest dodatkowa reklama do tego miejsca, tak jak do punktu na trasie, tak samo można do tej restauracji trafić, ale jeszcze dodatkowo odwiedzając muzeum, mamy w tym miejscu rabat. Więc zachęcamy też inne tego typu miejsca, które chciałyby się w taki ciekawy sposób zareklamować. Przyczyni się też do szerzenia historii, bo tutaj to ma dużą taką moc w tej całej naszym przedsięwzięciu. Masz jego nie zależy nam, żeby szkoły uczestniczyli młodzież, żeby poznawali nasze tutaj ścieżki partyzacji, walczyli na naszym terenie, na terenie Zamojszczyzny. Ja od siebie chciałbym jeszcze na zakończenie mojej przynajmniej powiedzieć, że dla mnie ta praca podstawowa jako parlamentarzysty jest bardzo istotna. Ostatnio byłem w Warszawie w zakresie rozmów ważnych dotyczących inwestycji na S17. Jest wiele innych kierunków takiej działalności dotyczącej ważnych elementów życia mieszkańców, starania się o środki zewnętrzne i wspieranie różnych inicjatyw ważnych właśnie dla naszej społeczności mieszkańców Zamojszczyzny. Natomiast w tym sensie historycznym cieszę się bardzo, że mogę współpracować z takimi wspaniałymi ludźmi, którzy kreują ciekawe, bardzo ciekawe projekty twórcze i wpasowują się też u nas w związek z pracą wspólną od bardzo wielu lat. Wszystkich członków, sympatyków, szefów kół czy zarządu właśnie bardzo aktywnie w mojej ocenie realizuje te zadania statutowo zapisane w związku, czyli krzewienie postaw patriotycznych i etosowami krajowymi, przez co są nowe formy działalności. Myślę, że dzięki Łukaszowi, dzięki też tutaj Wojtkowi, bo też Wojtek przy tym Adamczyk przy tym projekcie bardzo aktywnie działał. Przy naszym wspólnym pomyśle mamy ten nowy produkt, nazwijmy taki ciekawy, który myślę, że chwyci i będzie tutaj bardzo dobrą reklamą nie tylko naszego regionu, ale także
czy tych innych miejsc pamięci, które zostały tutaj umieszczone. Zachęcamy właśnie wszystkich tych, którzy mieliby pomysł na inną drogę, czyli szlak pieszy, rowerowy, samochodowy, konny, kajakowy, żeby się do nas zgłaszać. Ja rozumiem, że tą aplikację możemy rozszerzać. Tak, prawda? Taki jest plan. Taki jest plan, także zapraszamy do współpracy. Czy są jakieś tam? Nie, nie, to ja wszystko. Są pytania? Znaczy panowie mieli okazję, albo państwo tutaj obecni, już testować tę aplikację w praktyce, czy to jeszcze nie? Znaczy już dostawaliśmy relacje pierwsze z terenu i póki co jest bardzo dobry. Tutaj dużo zależy od chęci tych osób, jak bardzo będą zmotywowani, żeby odwiedzić jak najwięcej miejsc. Stąd właśnie dodaliśmy te elementy punktacji i to zachęca jednak do odwiedzenia kolejnego miejsca i podążania tymi śladami jak najbardziej. Więc aplikacja została opublikowana kilka dni temu, więc czekamy na dalsze wieści właśnie przy na żywo z miejsca zdarzenia. Pani zaprosiła, żebyście też nagłośniali. I też obiecali razem z aplikacją. Tak, dobrze.